To przede wszystkim była inicjatywa pierwsza seniorów, którzy tutaj prowadzili różne władze, że tak powiem, żeby to odnowić, tak? No i stąd te pomysły, żeby zadbać, żeby o tą pierwszą kapliczkę po prostu ją wyremontować. Zrobiliśmy wniosek, były środki, no i jest efekt. Zabytkowa kapliczka wpisana do gminnej ewidencji zabytków miasta Opola. Pochodzi ona z końca XIX wieku. Wybudowana jest w stylu neogotyckim z elementami eklektyzmu. Jest to kapliczka niekubaturowa. Prace renowacyjne możliwe były dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy Pierwszej przy koordynacji miasta Opola w zakresie wyboru wykonawcy i takiego ostatecznego rozliczenia tych prac konserwatorskich. Spodziewałem się, ile jest pracy, ale rzeczywiście dopiero po odsłonięciu pewnych rzeczy widać, że ten zakres może być większy. Ten zakres był przeze mnie przewidywalny, wynika to z doświadczenia już wieloletniego i dużo prac konserwacji, renowacji techniczno-zachowawczej jest ukrytych, bo są pod ziemią, czyli bardzo zniszczone były fundamenty z racji tego, że były bardzo mokre. Powodzie, które tutaj były, skutkują właśnie tym, że ten obiekt był mocno zniszczony technicznie. Ale zostały odkryte, zostały naprawione, zostały zaizolowane, więc teraz już to pomoże w utrzymaniu tego obiektu profilaktycznie w dużo lepszym stanie. No tutaj taka najbardziej uczęszczana trasa, kapliczka chyba najbardziej zniszczona. Był tu też problem, jeżeli chodzi o te nieruchomości, ale udało się podpisać umowę użyczenia z gminą Dobrzeń i mamy kapliczkę. Mówił pan o tych pracach, że tak powiem, pod tak. Czego nie widzimy, natomiast też na zewnątrz widać, że tu jest wykonana renowacja. To jest też bardzo ważne. Był pełny zakres renowacji, więc było odczyszczenie całej struktury ceglanej, która była pomalowana. Były usunięte jakieś wtórne kity, fugi, które były zbyt mocne, cementowe, kiedyś używano więcej wapna. To zostało zastąpione nowymi fugami, które są technologicznie przystosowane. Zostały uzupełnione cegły, które były zdestruktowane. Obrazy, które są po bokach, zostały wymontowane. Zostały też poddane konserwacji. Została wymieniona szyba, która była pęknięta i tam dostawała się woda. Nakrywy te blaszane też zostały poddane renowacji, uszczelnione, wyczyszczone, zabezpieczone. Zostało wymienione okno, które było też przegnite z figurą Matki Boskiej. Zostały wymienione tynki, bo były odpadały, rozwarstwiały się. No i na koniec kaplica została zaimpregnowana specjalnym środkiem hydrofobowym, to jest bardzo ważne. Gzyms, który okala cokół, został też odbudowany, bo był mocno zniszczony. No i zostały te elementy tynkowe pomalowane odpowiednią farbą hydrofobową. Mamy więcej na terenie dzielnicy takich obiektów, no i one już troszkę są wysłużone, że tak powiem, ząb czasu zadziałał. No i jako społeczność mieliśmy taką inicjatywę, żeby zadbać o te zabytki, bo to nasze dziedzictwo kulturowe, nasza tradycja, żeby one odzyskały blask. Miasto Opole sukcesywnie wykonuje prace renowacyjne obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Jest to kolejny obiekt, którym miasto może się pochwalić. Także myślę, że to nie ostatnie słowo, jeżeli chodzi o te działania.